ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Marta Szulbarska, witam Państwa. Moimi gośćmi są radny miasta, kandydat na prezydenta Łomży, pan Tadeusz Zaręba. Witam. Witam. Oraz Państwa. Doktor ekonomii, członek zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej i kandydat na radnego miasta, pan Stanisław Kaczyński. Witamy. Obaj panowie kandydują z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Łomża. Czy rzeczywiście Łomża może być wspólna? Czy może mieć silny samorząd ze śmiałymi inicjatywami? Czy może być ponad podziałami partyjnymi? Panie radny, jak to jest? Bardzo głęboko wierzę, że to jest możliwe, a już na pewno jest to niezbędne. Przyjrzyjmy się po prostu wszystkim tym, którzy odnoszą dzisiaj sukces. To jest sukces grupowy, drużynowy. To nie jest sukces jednej czy drugiej opcji partyjnej, ale ludzi, którzy każdy swoją cegiełkę dokładają i mogą się oczywiście nawet przed kamerami spierać, ale zawsze grają razem. Stąd wspólna Łomża jest to idea, która łączy nie tylko ugrupowania polityczne, zresztą na szczeblu samorządowym to jest troszkę też fikcja, ale również ludzi z różnych pokoleń. Wspólna Łomża to taka, która pamięta, że są ludzie zasłużeni, którzy chcieliby spokojnie tutaj mieszkać jako emeryci, ale są ludzie młodzi, którzy też chcieliby wejść w życie i mieć jakąś perspektywę. Stąd rozwiązanie problemów to jest właśnie kwestia współdziałania i nie rywalizacji, a właśnie współdziałania. Dla dobra Łomży. A takim warunkiem skutecznej realizacji ku wspólnej Łomży jest odbudowanie zaufania mieszkańców do samorządu. To nie jest łatwy proces. Jak panu się wydaje? Ciężko będzie? Na pewno nie jest łatwy proces, ale na pewno jeśli się znajdą ludzie otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy, otwarci przede wszystkim na współpracę, to jest to możliwe do zrealizowania. Którzy nie będą się zamykali, którzy będą podejmować nawet te najbardziej oddolne pomysły, chęć ich realizacji wykazywać, na pewno to jest możliwe do zrealizowania. Wtedy to będzie naprawdę wspólne działanie nastawione nie tylko właśnie tutaj się zamykanie wewnątrz Łomży, wewnątrz Rady Miasta, prawda, ale i otwarcie się i na sejmik, i na przełożenie w Sejmie naszych parlamentarzystów lokalnych. I wtedy wspólnie możemy właśnie zbudować tą wspólną, silną pozycję Łomży, która będzie właśnie miała taką rangę tutaj regionalną, żeby właśnie my będziemy liderem wśród miast, którzy inne będą z nas mogli brać przykład. Jeszcze jednym zdaniem chciałbym tego dodać. Ta właśnie nasza rola, znaczy jakby to, co chcemy tutaj zaoferować, to jest zaufanie. To nie można zadekretować, ale zaufanie buduje się poprzez współpracę. Sąsiednie miasta, miasta na zachodzie kraju rozwijają się dynamicznie, dlatego że tam się wpuszcza inicjatywy ludzkie. Tam każda inicjatywa jest darem nieba i samorząd bardzo to pielęgnuje. Chcielibyśmy, żeby u nas w Łomży też tak było, bo to jest warunek, że ludzie dla siebie zawsze robią dobrze. I to jest taki nasz standard. Pan jako obecny radny miasta zaobserwował w tej kadencji zalążek takiej Łomży, takiej wspólnoty? Właśnie moja kandydatura w wyborach, zresztą stworzenie tego ugrupowania z bardzo zasłużonymi w sensie działalności społecznej, społecznikowskiej ludźmi, jest odpowiedzią na problemy, które dostrzegamy, które jako radny frustrujący mnie problem, że no, w którymś momencie zgubiliśmy się. Musimy zacząć, jakby tak powiedzieć, od pieca tę poleczkę, ponieważ to nie jest tak, że my i prezydent, i rada mamy sobie udowadniać, kto nie ma racji. Raczej powinno być jak najmniej podziałów związanych z jakąś przynależnością do różnych ugrupowań, zwłaszcza, że wtedy pilota, czy jakby te elementy sterujące są poza Łomżą. Tutaj my w Łomży nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś z zewnątrz nas rozgrywał i na siebie napuszczał. Stąd wspólna Łomża to jest właśnie również poszanowanie każdej przynależności, ale jednocześnie zachowanie priorytetu dla spraw naszych łomżyńskich, sąsiedzkich. Tutaj właśnie nie powinno być moim zdaniem żadnej polityki tak naprawdę właśnie ponad podziałami, tak jak tutaj kolega wspomniał, że właśnie nie powinno być, czy ktoś jest z tej opcji, czy tej, jeśli jest słuszna sprawa dla Łomży, to wszyscy powinni dążyć do tego, żeby tą rozwijać ideę, żeby to budować. Rzeczywiście dobre pomysły, żeby nie one nie były tłamszone poprzez właśnie podziały polityczne, inne opcje, tylko właśnie żeby wszyscy starali się właśnie głosować,
być za tym, rozwijać to, podejmować te tematy przede wszystkim, a nie właśnie tutaj podział taki polityczny, żeby tego w ogóle uniknąć. A co panowie możecie zrobić dla Łomży? Pan jako doktor ekonomii, wykłada pan na wyższych uczelniach w Łomży, zapewne zapoznał się z problemami tej młodzieży i starszej młodzieży. Jakie to są problemy? Jak można rozwiązać pewne sprawy, na przykład jak zatrzymać ludzi, żeby nie wyjeżdżali za pracą gdzieś? Tak, dzisiaj właśnie problemem Łomży jest to, żeby zatrzymać tych ludzi. Na dzień dzisiejszy w Łomży jest ponad 5 tysięcy studentów. To jest naprawdę bardzo duża rzesza ludzi do zagospodarowania. Jednym z takich pomysłów jest właśnie, że już tylko nie przyciągać inwestorów, nie zachęcając ich, że są wolne tereny pod inwestycje i tak dalej, prawda? Bo to jest trochę mało, ale właśnie pokazywać, że tu jest naprawdę profesjonalnie przygotowana kadra przyszłych pracowników dla tych firm, że to są doskonali inżynierowie, którzy są kierunki informatyka, automatyka i robotyka, prawda? Są kierunki zarządzanie, że są doskonali menadżerowie. Czyli tutaj jest naprawdę duży potencjał, dodatkowo dokładając do tego, że Łomża ma bardzo dobre położenie, prawda? Bo jesteśmy w sumie po głównej trasie na wschód. Droga z Warszawy na Litwę, Łotwę, Estonię niestety prowadzi przez Łomżę, czyli to jest dla nas akurat bardzo dobre. I tutaj tych ludzi właśnie trzeba podejmować wszelkiego rodzaju inicjatywy oddolne typu właśnie już, myślę, że to jest zadanie uczelni, jednym z takich pomysłów jest zadanie uczelni, żeby już na etapie praktyk podejmować działania z przedsiębiorstwami, które już istnieją, żeby ci studenci w tych przedsiębiorstwach rzeczywiście odbywali praktyki, tak jak to się dzieje załóżmy w Warszawie czy w innych dużych ośrodkach, że już załóżmy nawet na trzecim roku, na drugim przedsiębiorstwa wybierają tych najlepszych, płacą już dla nich stypendia i oni już mają zagwarantowaną pracę. To jest jeden z pomysłów. Tych pomysłów jest rzeczywiście bardzo dużo, prawda? Chciałbym dodać do tego jeden z naszych takich punktów oferty jest stworzenie, zbudowanie tego, co właśnie kolega wspomniał, takiego łomżyńskiego partnerstwa na rzecz zatrudnienia, które miałoby się skupić przede wszystkim na bardzo dobrym i silnie związanym z praktyką przygotowaniem absolwentów, po drugie uzgodnieniem czy współpracą z partnerami biznesowymi, w jaki sposób już w trakcie studiów, w trakcie szkoły oni muszą zdobyć sposób na chleb. Bo dzisiaj barierą jest, tak, bo dzisiaj barierą jest nie to, że ktoś nie ma wykształcenia, tylko że to wykształcenie mało przekłada się na potrzeby przedsiębiorców. Wszyscy lamentują w tej chwili, zakłady samochodowe i piekarze i budowlańcy, że nie ma dobrze przygotowanych fachowców, chociaż dyplomów i papierów jest mnóstwo. To jest kolejny problem, który musimy rozwiązać.